witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Mass Effecta pierwszego. Wylądowaliśmy w Cytadeli. Dostaliśmy tutaj zjebę od ambasadora. No i podejdźmy do konsoli, którą będzie można zdeszyfrować. Proszę bardzo. I mamy zadanie poboczne w dzienniku. Nietypowe odczyty. Jak wylecimy stąd, ale nie uprzedzajmy faktów, to wybierzemy się. Przejdźmy się, pozwiedzajmy tutaj trochę. Proszę bardzo. Rozumiem, co masz na myśli, ale to poważne oskarżenia. Nie mogę poważne wyznanie. To jest poważna sprawa. Na szali leży moja reputacja. Rozmawiałem z metresą. Nie można jej już ufać. Pogadajmy. Witaj, człowieku. Szczere przeprosiny. Jestem tutaj w interesach. Wolałbym, żeby mnie teraz nie rozpraszano. A co się dzieje? Jesteś zmartwiony. Mogę ci jakoś pomóc? Zaniepokojone pytanie. Podsłuchaliście, prawda? Wszystko idzie nie tak z winy metresy Asari. Ona to zapoczątkowała. Dowiedzmy się. Oni bardzo fajnie, to są Hanarowie, taka rasa. Jako że ich słowa nie oddają żadnych emocji, dlatego na początku podają w jakiej intencji tak mówią. Także kim jest ta metresa Asari? Zaciekawienie. Nie słyszałeś o metresie? Musisz być nowy na Cytadeli, człowieku. Wszyscy znają Shaire. Zakłopotanie. Nie mogę powiedzieć więcej. To zbyt osobiste. Wystarczy, że skompromitowała mnie jako dyplomatę. Gdzie mogę znaleźć tę metresę Asari? Jest po drugiej stronie mostu. Jej biuro łatwo zauważyć. Miłego dnia, człowieku. Na pewno tam zajdziemy. Z kim możemy tutaj dalej pogadać? Pogadajmy. Miłe powitanie. Człowieku, zawsze dobrze widzieć przedstawiciela twojej rasy. Jestem ambasador Kalen. Szczere pytanie. Czy mogę dziś coś dla ciebie zrobić? Twoja mowa. Dlaczego tak opisujesz swoje emocje? Wyjaśnienie. Nasza rasa porozumiewa się nie tyle za pomocą słów, co zapachów i oszczędnych gestów. Uświadomiliśmy sobie, że nasze słowa były niewystarczające, żeby przekazać innym rasom wrażenie z naszych rozmów. Po co im to tłumaczysz, Kalen? Nasze zwyczaje nie obchodzą ziemskich istot. Współczująca odpowiedź. Din, ty tak naprawdę w to nie wierzysz. A jeśli tak, bardzo mi cię żal. Bec! Nie ma jak to dobry punch. Opowiedz mi więcej o swojej rasie. Elkorianie, sorry. Szczery entuzjazm. Z największą przyjemnością opowiem o historii mego ludu. To bardzo miłe uczucie. Posłuchajmy o historii. Opowiedz mi o historii i pochodzeniu Elkorian. Elkorianie zaczynali odkrywać przestrzeń Cytadeli, kiedy Asari skontaktowali się z nami. Z ich pomocą odkryliśmy najbliższy przekaźnik, a stamtąd Cytadele. Dumne stwierdzenie. W ciągu jednego pokolenia utworzyliśmy regularne połączenie z Cytadelą i szybko staliśmy się jedną z najbardziej aktywnych ras. Dobra, o kulturze? Chciałabym dowiedzieć się więcej o kulturze Elkorian. Szczere stwierdzenie. My, Elkorianie, wolimy swoje kolonie od podróży kosmicznych. Nasze społeczeństwo jest zbudowane z małych, ściśle powiązanych grup. Ale jesteśmy gościnni dla przybyszów. Nasz rząd jest bardzo stabilny. Nasz lud nie lubi nagłych zmian. No okej. Co tutaj robisz? Skromne stwierdzenie. Próbuję przedstawić Radzie problemy i prośby różnych grup elkoriańskich. Ha! Dają stanowiska, żeby zatkać nam usta. A tak naprawdę guzik obchodzą ich nasze rasy. Surowe upomnienie. Twój ton jest nieodpowiedni, Din. Ten człowiek nie jest winny.
nie zasługuje na takie traktowanie. Widać, Kalen jest bardzo fajnym gościem. Do widzenia, ambasadorze. Szczere pożegnanie. Miłego dnia, człowieku. Przyjemnego pobytu na Cytadeli. Gadajmy z tym gburem. Źle trafiłaś, jak mniemam, ziemska istoto. Twój ambasador jest w biurze za następnymi drzwiami. Karcąca uwaga. Nie bądź taki nieuprzejmy, Dean. Przynajmniej się przedstaw. Jestem Dean Korlak, woluski ambasador. Mogę w czymś pomóc, ziemska istoto? Dlaczego jesteś taki drożliwy? Masz pretensje do całego wszechświata, Dean. Wy, ziemskie plemię, jesteście nowi w Cytadeli, ale Rada poświęca wam bardzo wiele uwagi. Ostre napomnienie. Rada poszła wobec was na ustępstwa, Dean. Odkąd przybyliście na Cytadelę, 10-krotnie powiększyliście swoje terytorium. Czepiasz się szczegółów. Mimo wielkiego terytorium mamy niewiele do powiedzenia w kwestii zarządzania Cytadelą. Widać, bardzo by chciał władzę. Do widzenia, ambasadorze. Nie chcę gadać z tym debilem. Tak, tak. Dobrego dnia, ziemska istoto. Tutaj są strażnicy, ale o nich to będzie później. Okej, odwiedziliśmy kolejną ambasadę. A tutaj coś jest? Nie, nic. No to tutaj ruszamy. Jak miło. Otwieramy kolejne drzwi. Pozwiedzamy po prostu. Możemy to zwiedzamy. Dyplomata, archiwum zbadamy. A powiększa nam się leksykon. A leksykon już wam pokazuje, jak wygląda. Cytadela to starożytna stacja kosmiczna, najprawdopodobniej skonstruowana przez Protean. Od wyginięcia starych gospodarzy wiele raz zdecydowało się tam zamieszkać. Cytadela służy za polityczną, kulturalną i finansową stolicę galaktycznej społeczności. Większość ras ma tam ambasady w prezydium, wewnętrznym kręgu Cytadeli. Wieża pośrodku prezydium mieści komnaty Rady Cytadeli. Sprawy Rady często mają daleko idące konsekwencje i wpływ na resztę społeczności galaktycznej. 5 ramion, znanych jako okręgi, rozpościera się w prezydium. Ich wewnętrzną powierzchnię zajmuje miasto, zamieszkałe przez miliony istot z całej galaktyki. Cytadela jest praktycznie niezniszczalna. W przypadku ataku stacja może zamknąć ramiona, tworząc w ten sposób solidną osłonę. Od kiedy stacja istnieje, konserwuje ją tajemnicza rasa, znana jako opiekunowie. To są właśnie ci opiekunowie. To są właśnie oni. No, czyli tutaj nie ma z kim pogadać tak naprawdę, bo to są randomowe NPC. O, maszyn się skitrała. Tutaj jeszcze coś jest. Gadajmy. Komandorze Shepard, nie spodziewałem się was tu spotkać. Udina was przysłał? Jestem tu prywatnie. Szukam informacji. Wy, ludzie, zawsze jesteście tacy ciekawscy. Zawsze wsadzacie nos w sprawy innych. Tak to się mówi. Nieważne. Zapomnijcie, że pytałem. Potrzebujecie czegoś, komandorze? Posłuchajmy o... w stosunku do ludzi. Chyba nie za bardzo lubisz ludzi. Nie. Po prostu wam nie ufam. Jeszcze nie. Wy, ludzie, jesteście rządni władzy i dużo jej dostajecie, coraz więcej. Jeśli Rada chce z ludzkości uczynić swojego pupila, jej sprawa. Ja nie muszę się z tym zgadzać. Dobra. Posłuchajmy. Opowiedz mi o SOC. Utrzymujemy w Cytadeli ład i porządek.
Jesteśmy cywilną agencją rządową, choć wielu naszych funkcjonariuszy odbyło szkolenie wojskowe. Oczywiście, będąc przedstawicielem SOC w Radzie, większość czasu spędzam na negocjacjach. Śledztwo? Opowiedz mi o śledztwie w sprawie Sarena. Przykro mi, komandorze. Nie mogę mówić o toczących się postępowaniach. Pójdę już. Do widzenia, komandorze. Kolejne punkty doświadczenia. Proszę bardzo, łatwa deszyfracja. Cyk. On to było słabe. O, ostrzeżenie dyplomatyczne, proszę bardzo. Kolejne zadanie poboczne. Jak taka muzyka wjechała, to na pewno jakieś większe zadanie. Jest i ta. Nie mam teraz czasu na rozmowę, jestem bardzo zajęta. A zobaczmy mapę. Hol ambasady. A co mamy w zadaniach, w misjach? A, idź do wieży, na audiencję. Zaraz tam pójdziemy. A, tutaj kolejny. To nie ma sensu na razie. Dobrze, pamiętam, to tutaj było, no. Było tutaj. Witam w prezydium. Pozwól, że będę twoim przewodnikiem. Dobra, pogadamy z Aviną. Pozdrawiam i witam w prezydium. Nazywam się Avina i z przyjemnością zostanę twoją wirtualną przewodniczką na tym poziomie Cytadeli. Jesteś osobą czy programem? Jestem wirtualną inteligencją, zaprogramowaną tak, by udzielać spontanicznych wskazówek o lokacjach na tym poziomie Cytadeli. Jeśli będziesz potrzebować pomocy, można się ze mną skontaktować przez dowolny terminal WI w prezydium. Oprowadź mnie. Znajdujesz się przy terminalu turystycznym prezydium numer 1. Po obu stronach lobby znajdują się ambasady, a także kwatera główna SOC. Po drugiej stronie tego lobby znajduje się wieża Cytadeli, miejsce urzędowania Rady Galaktycznej. Okej, okay, czyli taka... Do widzenia. Pomoc turystyczna. Do widzenia i dziękuję za skorzystanie z Aviny. Życzę miłego pobytu na Cytadeli. A, i tutaj musimy ruszyć. Proszę wybrać cel, sektory, wieża. I teraz lecimy. Muzyka nie jest najlepsza. Saren coś ukrywa. Daj mi więcej czasu. Graj na zwłokę. Mam grać z Radą na zwłokę? Chyba zwariowałeś. Nie bądź śmieszny. Twoje śledztwo dobiegło końca, Garusie. Komandor Shepard, jestem Garus Vakarian. Byłem oficerem dowodzącym w śledztwie dotyczącym Sarena. Chyba bardzo chcesz udowodnić jego winę. Nie ufam mu. Coś z nim nie tak, jak to mówią ludzie. Ale jest widmem. Wszystko, czego dotknie, staje się tajne. Nie mam żadnych dowodów. Myślę, że Rada może nas przyjąć, komandorze. Powodzenia, Shepard. Może ciebie posłuchają. No na pewno nie, skoro SOC miało zrobić rzetelne śledztwo. Ale fajnie tu mają. Widzicie? Drzewa rosną. Nieźle, dobra, jest kapitan. Przesłuchanie już się zaczęło, chodźmy. No i posłuchajmy teraz, co ciekawego się dowiemy. Atak getów to niepokojąca sprawa. Nie mamy jednak żadnych dowodów. Saren nie musi być zamieszany w sprawę. Śledztwo służb ochrony Cytadeli nie wykryło dowodów na poparcie pana zarzutu o zdradę. Naoczny świadek widział, jak zabił Nilusa z zimną krwią. Zapoznaliśmy się z raportami, ambasadorze. Zeznania jakiegoś dokera po przejściach to mało przekonujący dowód. Co to za insynuacje? Nilus był widmem, moim przyjacielem. Jak duży jest hologram. Dzięki temu łatwiej uśpiłeś jego czujność. Kapitanie Anderson, dlaczego zawsze, kiedy ludzie wysuwają wobec mnie fałszywe zarzuty,
pan jest w to zamieszany. A to pewnie komandor Shepard. Jestem niezwykle zobowiązany za zniszczenie nadajnika. To ty zniszczyłeś nadajnik. Potem próbowałeś wszystko zatuszować. Próbujesz zwalić winę na innych. Tak samo jak kapitan Anderson. Jesteście siebie warci. Z drugiej strony, czego można się spodziewać po człowieku? Saren gardzi ludźmi. Dlatego zaatakował Eden Prime. Twój gatunek, Shepard, powinien znać swoje miejsce. Nie jesteście godni, by zasiadać w Radzie. Nie jesteście nawet gotowi, by przyłączyć się do widm. Nie ma prawa tak mówić! To nie jego decyzja! Przyjęcie komandora do widm nie jest przedmiotem tego spotkania. To bez sensu. Ludzie tylko marnują nasz czas. Znajdę dowody. Rada nie będzie cię wiecznie chroniła. Jest jeszcze jedna ważna kwestia. Wizja komandora Sheparda. Być może spowodował ją nadajnik. To teraz uznajemy sny za dowody. Jak mogę się bronić przeciwko takim zeznaniom? Racja. Nie można opierać sądów na wybujałej wyobraźni i spekulacjach. Potrzebujemy niezbitych dowodów. Chcecie dodać coś jeszcze, komandorze Shepard? Po co? Już podjęliście decyzję. Szkoda mojego czasu. Rada nie znalazła dowodów na powiązanie Sarena z getami. Ambasadorze? Pana wniosek o wydalenie go z widm zostaje oddalony. Cieszę się, że sprawiedliwość zatriumfowała. Posiedzenie uznaje się za zamknięte. Nie wygląda to najlepiej. No tak jak mówił Garus, że jest widmem, więc może wszystko. Przyprowadzanie pana na spotkanie było błędem, kapitanie. Zbyt wiele łączy pana z Sarenem. Rada zakwestionowała motywy naszego działania. Znam Sarena. Współpracuje z getami w jednym celu. Chce zniszczyć całą ludzką rasę. Wszystkie nasze kolonie są zagrożone. Także światy, którymi zarządzamy, są w niebezpieczeństwie. Nawet Ziemia. Proszę mi powiedzieć, skąd znacie Sarena? Dawno temu wypełnialiśmy razem pewną misję. Sprawy strasznie się pokomplikowały. Strasznie. Nie powinniśmy tutaj o tym rozmawiać. Ale wierzcie mi, znam Skurwiela aż za dobrze. Trzeba go powstrzymać. Co teraz? Co planujecie zrobić? Jako widmo jest właściwie nietykalny. Musimy znaleźć inny sposób, by go zdemaskować. A co z Garusem, tym śledczym z SOC? Widzieliśmy, jak kłócił się z egzekutorem. No właśnie! Prosiłby dać mu więcej czasu na dokończenie raportu. Wyglądało, jakby miał coś na Sarena. Gdzie mogłabym go znaleźć? Znam w SOC kogoś, kto pomoże nam wytropić Garusa. Nazywa się Harkin. Nic z tego. Zawiesili Harkina w zeszłym miesiącu za służbę po pijaku. Nie mam zamiaru marnować czasu na tego nieudacznika. Nie będziesz musiał. Nie chcę, by Rada wykorzystywała twoją znajomość z Sarenem jako wymówkę. Shepard się tym zajmie. Nie możesz odsunąć kapitana Andersona od śledztwa. Właśnie. Ambasador ma rację. Powinienem usunąć się w cień. Mam kilka spraw do załatwienia. Kapitanie, proszę wpaść później do mojego biura. Dupek. Harkin pewnie chleje w noże chory. To taka mordownia w niższej sekcji okręgów. Jest jakiś inny sposób, by zdobyć dowody przeciw Sarenowi? Spotkajcie się z Barlawonem w dzielnicy finansowej. Chodzą słuchy, że jest agentem handlarza cieni. Handlarza cieni? To ksywa najlepszego handlarza informacją. Kupuje tajemnice i sprzedaje zainteresowanym, którzy zapłacą najwięcej. Słyszałem, że Barlawon jest jednym z jego głównych reprezentantów. On może wiedzieć coś o Sarenie, lecz jego informacje nie są tanie. Dobra, co jeżeli chodzi? Znacie się z Sarenem. Co się stało? Jakieś 20 lat temu brałem udział w misji na pograniczu skyliańskim. Współpracowałem wtedy z Sarenem. Mieliśmy zlikwidować terrorystów. Saren sprawnie zdjął swój cel, ale przy okazji zginęło wielu ludzi. Niewinnych ludzi. Oczywiście, wszystko zatuszowano. Ale zdążyłem sobie popatrzeć, jak działa Saren.
bezlitośnie i bez wahania. Zabiłby tysiące niewinnych cywilów, byleby zakończyć wojnę. Potwór. Zabijanie niewinnych nie kończy wojen. Rozpoczyna je. Nie uczcie mnie, jak działa ten świat, komandorze. Wiem, że czasem trzeba wybrać mniejsze zło. Ale tylko wtedy, gdy nie ma już innego sposobu. Saren nie bawi się w takie drobnostki, jak szukanie rozwiązań. Jest wypaczony. Lubuje się w przemocy, w zabijaniu. I umie zacierać po sobie ślady. Dobra. Muszę już iść. Powodzenia, Shepard. Jeśli będziecie czegoś potrzebować, szukajcie mnie w biurze ambasadora. Okej, czyli już coś wiemy. No i też wychodzi, że Serena jest kawał debila, a jeszcze większymi debilami są członkowie Rady. Dobra. Lecimy do mordowni, jak to nazwał kapitan Anderson. Dorwać. To ona! Głowy. Zresztą moja celność jest wybitna. Dobra. Chowamy broń. Wchodzimy do lokalu. No jak widzicie, jednak Saren nas nie lubi. Coś wie. Odwal się, Flex. Pięść kazał cię uciszyć, gdybyś się pojawił. Na co czekacie? Jestem tutaj. To jedyna szansa pięści. Jeśli ma trochę oleju w głowie, skorzysta z niej. Nie, Flex. Koniec zabawy. Wypierdalaj. O nie, to dopiero początek. Drogi ludzie, nie szukam z wami zwady. O co chodziło? Kto wie. Lepiej jednak nie dajmy się w to wciągnąć. Czyli na pewno się w to wciągniemy. Jest, Harki. Hej, kochanie. Szukasz zabawy? Bo muszę powiedzieć, że masz piękne, krągłe i niedopieszczone oczy. Może więc posadzisz swój słodziutki tyłeczek obok starego Harkina? Napijemy się i zobaczymy, co i jak. Może później. Jak sobie chcesz, księżniczko. Wiesz, gdyby więcej Marines wyglądało tak jak ty, może wstąpiłbym do przymierza, zamiast gnić. Właśnie, mógłbyś mi pomóc. Harkin, prawda? Podobno możesz mi pomóc w odszukaniu pewnej osoby. To turiański funkcjonariusz SOC, ma na imię Garus. Garus? Musisz być z załogi Andersona. Biedny gnojek wciąż próbuje załatwić Sarena, co? Wiem, gdzie jest Garus. Ale najpierw powiedz mi jedno. Czy kapitan wyjawił ci swój wielki sekret? A co masz na myśli? Kapitan był kiedyś widmem. To dopiero niespodzianka, nie? Wszystko było trzymane w wielkiej tajemnicy. Pierwszy człowiek, który dostąpił tego zaszczytu, a później wszystko spierdolił. Zawalił jedną z misji do tego stopnia, że go wypieprzyli na zbity ryj. On oczywiście wini za wszystko Sarena. Twierdzi, że Turianin go wrobił. Dlaczego go wywalili? Spytaj się. Nie znam szczegółów, ale założę się, że to ciekawa historia. Upadek bohatera. Klasyczna tragedia. Ciekawe. Powiedz mi po prostu, dokąd poszedł Garus? Garus węszył w biurze dr Michel, która prowadzi medklinikę po drugiej stronie okręgów. Chyba miał zamiar ją odwiedzić. Spadam stąd. Tak, dobra. Pozwól mi pić w spokoju. To ty sobie pij, a my lecimy do tej lekarki. Dlaczego kapitan Anderson nie powiedział nam, że był kiedyś widmem? Bo może nie był. Harkin to ćwok. Pewnie chce nam tylko namieszać. Ćwok, nie ćwok.
może być w tym ziarno prawdy. Dopytamy się oczywiście. To jest chyba biuro medyczne. Nie, chyba jeszcze nie. Ale gdzieś na pewno jest. Oho. Zobaczmy, co na to mapa. Klinika medyczna, to jeszcze kawał drogi. Tam, do kliniki medycznej. Na wprost. Komu nie powiedziałam, przysięgam. Sprytnie, pani doktor. Tak właśnie ma być, gdy zjawi się Garus. Buzia na kłódkę, albo będziemy musieli... Kim jesteś? Puśćcie ją. Ale jakim zwodem Saren wynajął ludzi? Bo sam, że po to tutaj się Garus pojawił. I gadamy. Ale wyczucie, Shepard. Dzięki tobie się udało. Co to ma być do cholery? Mogłeś trafić zakładnika. Nie było czasu. Po prostu zareagowałem. Nie chciałem. Doktor Michel, jest pani ranna? Nie, wszystko w porządku, dziękuję. Dziękuję wam wszystkim. Wiem, że pani grozili, ale jeśli dowiemy się, dla kogo pracowali, będziemy mogli panią chronić. Pracują dla pięści. Chcieli mnie uciszyć, żebym nie mogła powiedzieć Garusowi o Quariance. Quariance? O jaką Quariankę chodzi? Kilka dni temu do mojego biura przyszła pewna Quarianka. Została postrzelona, ale nie chciała zdradzić, kto to zrobił. Prawdopodobnie ktoś ją ścigał. Spytała mnie o handlarza cieni. Chciała otrzymać schronienie w zamian za informacje. Skontaktowałam ją z pięścią. To agent handlarza cieni. Już nie. Teraz pracuje dla Sarena. Handlarz cieni się wściekł. Pięść zdradził handlarza cieni? Nawet on nie jest aż taki głupi. Saren musiał przebić stawkę. Ta Quarianka ma coś, czego pragnie Saren. Coś na tyle cennego, aby zadrzeć z handlarzem cieni. Musiała wiedzieć, że jest zdrajcą. Pewnie miała dowody. Wspomniała o Sarenie albo getach? Tak jest. Informacje, które chciała wymienić. Podobno miały jakiś związek z getami. Na pewno jest w stanie powiązać Sarena z getami. Rada nie może tego zignorować. Pora złożyć pięści wizytę. To twoje przedstawienie, Shepard. Ale ja chcę załatwić Sarena tak samo jak ty. Idę z tobą. No dobrze, oczywiście zgadzamy się. Witam na pokładzie, Garus. Nie tylko my czekamy na pięść. Handlarz cieni też chce go załatwić. Wynajął krogańskiego łowcę głów nazwiskiem Vrex. Tak, widzieliśmy go w barze. Kroganin może nam się przydać. Ostatnio był w Akademii SOC. Co tam robi? Zabraliśmy Vrexa na rozmowę. Pięść doniósł na niego. Podobno mu groził. Wymarsz. Dobra, bierzemy oczywiście Garusa. I weźmiemy o coś takiego. Akceptujemy. Nie zapominajmy o tym, że mamy... awans. Weźmy urok. Karabiny szturmowe. To będzie dobre. Garus oczywiście. Na auto. Gra. To wychodzimy. Będziemy szukać Vrexa. Czy możemy to wykorzystać, aby jakoś szybciej dotrzeć? A nie. Czyli nie.
Akademia SOC. To idziemy do Akademii SOC. Tak naprawdę jest dużo większy niż na to wygląda. Skąd wiesz? Byłem na wycieczce. Jako jeden. Komandorze Shepard! Halo, komandorze Shepard! Nic. Pogadajmy z komandą tutaj Emily Wong. Jestem Emily Wong, dziennikarka śledcza z Cytadeli. Mogę zająć chwilę? Czego pani potrzebuje? Poszukuję dowodów korupcji i istnienia zorganizowanej przestępczości w Cytadeli. Jednak jest zbyt wiele miejsc, gdzie nie mam wstępu. Miałam nadzieję, że podzielicie się ze mną informacjami zdobytymi w czasie śledztwa. A ja zadbam o to, by wasz czas zwrócił się z nawiązką. Okay. Rozumiem. Jeżeli znajdę jakiekolwiek informacje, przekażę je pani. Dziękuję, komandorze. Nie pożałujecie tej decyzji. Na bank. Dobra, to chodźmy tylko do tego SOC. Może nam się uda zwerbować Garusa. To, co wszyscy uwielbiamy w Mass Effectach. Czyli winda, ukryty loading screen. Nie gadają ze sobą? Z powodu ostatnich ataków na Eden Prime, wielu inwestorów kolonii wycofuje swoje poparcie finansowe dla rozwoju projektów na tej planecie. Rzecznicy rozwoju ludzkiej kolonizacji tłumaczą, że Eden Prime to odosobniony przypadek. Jednak ilość rekrutowanych kolonistów drastycznie zmalała. Wstrzymano wiele projektów kolonizacyjnych. Inwestorzy chcą najpierw mieć pewność, że ludzkie placówki są odpowiednio chronione. Taka nuta szalona. A, nic mi nie powiedzą na razie. No dobra, ile można windą jechać? Dobrze widzieć tak wielu ludzi w SOC. Dobra. Tutaj możemy pogadać, czy musimy tu zjechać? Nie, to jest do doków. Tu jest Frex. Pogadajmy. Świadkowie widzieli, jak groziłeś pięści. Trzymaj się z daleka. Bang! To pierwsze i ostatnie ostrzeżenie, Frex. Powiedz to pięści. Zajebie chuja. Chcesz, żebym cię aresztował? Napieraj, Prymus. No, dalej. Spadaj stąd. My się znamy, człowieku? Nazywam się Shepard. Chcę dorwać pięść. Pomyślałam, że może się do mnie przyłączysz. A, Shepard. Komandor Shepard. Słyszałem o tobie. Szanuję cię i dlatego ostrzegam. To ja muszę zajebać pięść. Pięść wie, co planujesz. Razem mamy większe szanse. My, kroganie, mamy takie powiedzenie. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Dobrze mieć cię w zespole, Brex. Idziemy. Nie chcę, żeby pięść musiał na nie mnie będzie. Czekać. Bierzemy ekipę. To będzie nasza najczęstsza ekipa. Oczywiście, że weź. Ten jest lepszy, więc damy ci ten. Damy ci ten również. On pewnie ma lekkie tylko w obsłudze. A Wrex w hełmie wygląda dziwnie. Dobra, w tym momencie zakończymy. Także dzięki wam bardzo. Trzymajcie się do następnego. Hej!